Będziemy wchodzić do naszych owieczek z rana. Baranek. No chodź, chodź baranku, zjesz. Także na siadanko zawsze, z każdego ranka dajemy im właśnie machę, ziemniaczki, tak pokrojone na drobno. Już wcześniej mówiłem, że jednak one sobie nie radzą z takimi całymi czy kartoflami, czy większym kawałkiem marchewki, więc dlatego tak na kawałeczki. I będzie przynajmniej troszkę spokoju, będzie cisza. Jakiś czas, bo już od rana jest słychać. Tu chciałbym pokazać, nie wiem czy będzie teraz to dobrze widać, jak nasz baranek, no widać może będzie, jak nasz baranek traci swoją sierść. Zobaczcie, tutaj ma taką białą, skręconą, jakiś taki, nie wiem, tego wcześniej nigdy nie widziałem. A teraz tutaj już przy nogach właśnie widać, jak modrasta, taka ładna, ładna brązowa sierść. A tutaj jakieś takie farfocle się zrobiły. Już widać od grzbiety, nie, to ładnie wszystko odrasta. Także niedługo baranek będzie nasz ładny. Rogi już ma duże, już mu się pozawijały. Dawno żeśmy do nich nie zaglądali. Więc teraz może widać właśnie zmiany, jakie u nich nastąpiły. Owieczka na owieczce nie widać tej sierści. Nie wiem czemu, może dlatego, że jest młodsza. Oho, wychodzą. Troszkę źle stanąłem i się może mnie wystraszyły nieco. No dostały, jak widzicie, teraz całe pomieszczenie. Wcześniej tutaj miałem dla nich tą część, jak pokazywałem, to żeśmy tu grodzili. Potem musiałem te deski dobijać coraz wyżej. No zaczęły nam jednak wyskakiwać. No paśnik taki przygotowałem dla nich, by sobie mogły siano wyciągać, nie rozwalać go, tak jak mają wszędzie porozwalane. Jednak to nie zdaje egzaminu. Albo są tak rozpieszczone, albo są tak rozwydrzone. Bo robią... Spójrzcie, tu może będzie lepiej teraz widać. Całe to nasze pomieszczenie jest zasypane. Wszystko sianem, wszystkie kostki z sianem porozwalały. Wszędzie skaczą, skaczą jak owce. Także będziemy to wszystko odgarniać pewno z powrotem. No i one sobie w tym siedzą. Owieczka dalej ucieka. No chodź baranku, pokaż te rogi swoje. Pokaż rogi. Już te rogi coraz częściej wykorzystuje. Wali tym łbem. Nie da się praktycznie do niego tutaj wejść. No teraz jest zajęty. Ale niechby tylko troszeczkę miał więcej czasu, bo teraz mówię, jest zajęty i nie ma kiedy. To by nas tutaj dobrze ganiał tym łbem. Jeszcze chciałbym chwilkę pokazać owieczkę naszą, o, bo tylko baran mi się zawsze pcha do kamery, nie da nic więcej pokazać, także proszę bardzo, taki maryjek bardzo fajny. Jesteśmy z chlebem teraz u naszych owieczek. Ciekawe czy... Wyjadę nam proszę z jadereczka. Chlepy uwielbiają. Też każdego dnia im dajemy. Taki suszony, twardy. Nie wiem co to. Smakuje? Zajadę.
No baranki, a jeszcze i owieczkę wybiegła. No już zaganiamy, już ona widzę, wskoczyła do środka. jeszcze lata. No musimy już zamknąć. Uciekamy. Uciekamy spać, tak, baranku, uciekaj już. Uciekaj. Nie, no teraz ciężko będzie zagonić, proszę bardzo. O, jakie rozbrykane.